Siema, z tym to Wiktor, to jest nasz 16 odcinek i lecimy z tym tylko intro na początek. I można powiedzieć, że jesteśmy. Dawno nie nagrywałem, really. To było gdzieś. Kurna. Czy tylko nie temu? Nagrywanie, bo ja nie pamiętam już. No w sumie, miałem nie pamiętać tego, really, bo dzień za dniem, u mnie to było jakby normalne, nie było to normalne dwa tygodnie. Mówiąc tak, że mój tata miał pozytywny wynik, nie siedziałem, no dobra, siedziałem tydzień. Gdzieś chyba w niedzielę, no, sobotę na niedzielę. Chyba gorączka, dobra, nic się nie dzieje, tam lekki stan zapalny, nic się nie dzieje, tylko gorączka, no to tam przeżyłem i no, poniedziałek, dobra, jak będę siedział to jednak w frantanie i to wszystko było i dobra, no to jakby, dobra, jest, no kurna, to nie chce mi się tutaj, o, dobra, dobra i takie, przeżyłem jeszcze i to takie, jak no gorączka to samo miałem, to przeżyję. No, żyłem. I wrażenie, ale wtorek. To był chyba pamiętam wtorek. We wtorek, jak było się chyba na kwarantannie, można było zrobić to, no to poszliśmy z mamą na test. No. I później na wieczór ona do mnie mówi, pozytywny. I miałem pozytywny wynik. Kaszlałem. Gorączka to sobie nie łapała. No i no. Dzień zaczął się w zarąbiście, po prostu psując mi jakby mój nastrój, że miałem pozytywny wynik. I kaszlałem i to wszystko. I teraz mama ma to chyba do wtorku czy do poniedziałku, bo jakoś się przedłużył. Ale mama też miała później pozytywny wynik, też zrobiła wyniki, no i no. Cała moja rodzina miała po prostu pozytywny wynik, więc ja mogę już wychodzić chyba 3 dni. No bo 3 dni chyba? Czekaj. No 3 dni, bo to jest dzisiaj 3 dzień tak naprawdę, czyli od dzisiaj jakby mogę wychodzić. Generalnie mogę wychodzić. No, ja teraz tak przyzwyczaiłem to taba, bo mam właśnie serwer. Podam chyba, zrobię informację, robiłem już niedawno informację, ale YouTube to YouTube nie podał jakby powodu pokazania, powiedzmy po prostu nie pokazania mojego odcinka, gdzie dałem informację, to działam na prywatnym, nagram jeszcze raz taki odcinek, gdzie was po prostu zaproszę i tak dalej, maybe, bo jest już jakby wszystko gotowe do zrobienia, spadłem jak pepega, brawo, ja nie, no tutaj się nie dziwię. Dobra, nie no. Mi zaczyna gardło zachodzić, fajnie. Wszystko się zaczęło fajnie robić, po prostu. Gdzie jeszcze tą, jak widzicie to, nie wiem, na kamerkę zaczęła lagować. Bo chyba nie włączyłem innej opcji, dobra. Przeżyję chyba. Ale tamta, ta wysoka, gdzie powinniście to widzieć, będzie przenoszona, po prostu. Będzie 10, nie będę mógł mieć większej biurkosy załatwić, powiedzmy te narożne, to wszystko. Ja się mam obudowę, wiecie, że czy teraz tylko po załatwienie wszystkich formalności, czyli jak to się zwie? Płyta główna, procesor, chłodzenie wodne. Znaleźć mi się, że nie wiem, czy tam ten kolega napisał dla śmiechu, czy dlaczego, bo powiedział, że on by się bał założenie ochłodzenia wodnego na komputerze. A rozumiem, to jest jakieś przy tym to takie, no dobra, I know, możesz się bać, że po prostu to może być overkill dla tego, że woda się wleje. Płyn po prostu, tam wody nie ma, tam jest specjalny płyn zawsze od tych wszystkich marek, Silentum, te wszystkie pierdolone rzeczy po prostu. No ale no. Szczerze, czy
Jakby nowa osoba zakładała, to rozumiem, ale patrzę na to, że ja mam dużą styczność z komputerem. To jest takie. Okej. Nie wiem. Jak to nazwać? Działa, chodzi. I to wszystko. A czemu tu mi pszczoła wchodzisz? Nie twoja kopalnia. To jest tak naprawdę. To jest tylko chłodzenie, tylko po prostu bardziej wydajniejsze, bo po prostu ma wlokopompę i radiator i wentylatory. No to takie, no, ci asystenci źle założyłem wentylatory u siebie, bo ja wziąłem to push, a nie tą pull, to wyciąłem, wziąłem tak, to... Jak to można nazwać? To nie wiem, czy dzisiaj, czy jutro zmienię, bo tak muszę przeczyścić go. Ale tam chyba, że... Od góry wciąga mi powietrze. Hej, ja to. Co? Ta obudowa, którą mam, no to jest najbardziej na, żeby to wyciągało z radia. Że bierze powietrze z obudowy, głównie ze środka obudowy. Ze środka. Jak macie wentylator, powiedzmy, no jakieś tam filmy. I macie, powiedzmy, tu radiator. No to, żeby nie było tak, żeby tutaj wciągało, tylko żeby spod tego wyciągało po prostu tu wszystko i no. Muszę to zmienić. I know, to nie jest jakiś długotrwały zabieg nad to zmienieniem. Więc co na luź zmienię. Jakby to nie jest u mnie jakimś problemem wielkim. Zamienienie stronami wentylatora. No, to nie jest jakiś tam wyczyn mocny, ale zamienienie po prostu. To nie jest trudne ani magiczne. To jest po prostu zmienienie. I planuję to zmienić. Jak najszybciej spróbuję. A czy coś jeszcze będę generalnie ten? Nic chyba. Tam chyba tylko słyszałem, że. Nie wiem, widziałem tylko trailer, ale nie wiem kiedy to wyjdzie szczerze. Kiedy ma być Security Breach, czyli ten nowy FNAF. Więc no. Jest to oczekiwane przez dużo graczy, nie wiem kto będzie ogrywał. Zobaczymy. Jeżeli bym szedł na Xbox, to chętnie na. Chyba Xbox. Nie. Jest tam PS4, PS5 i PC, a Xboxa nie widziałem, no niestety, no ale to na kompie sobie kupię po prostu grę, jakby gram w FNAF-a i wiem co się jest tym, tylko na VR chyba nie gram tylko, bo na VR to można na kompie grać, spoko, tam jest jakieś przeciwwskazania, że można grać, ale jeżeli VR taki ma dopis, no to Gule VR. Gdzie to kosztuje 3000 na chwilę obecną? Lub 2200? Oculus Rift jest chyba S, czy tamte. Kosztują 2200. No, jest to suma jaka jest. Nie powiem, że nie, że to nie jest mała, czy coś w tym stylu, ale... Na grę gdzie kosztuje, nie wiem, 200? Nie wiem, ile ona może kosztować teraz tam VR. Ale tak, można stówkę liczyć, no to... Na 100 zł grę wydawać... Na wiarkę, gdzie tutaj trzeba, no, 2300, 2400 liczyć, to no. O, moje FPS-y chociaż. Chociaż tutaj trzeba, bo jeżeli jestem przy tych wszystkich, można powiedzieć, po polsku, przy dżunglach, przy tym wszystkim, to spada mi mocno. Po prostu dżungla chyba lubi mocno procesor rypać. Gdzie to nie jest czterordzeniowy, to no. Licząc na to, że czterordzeniowy procesor ma umrzeć, to nie. Podziękuję tego. I to wszystko jest planowane, że tam mówię i tak dalej. No to zbieram. I zobaczymy, kiedy zbieram, bo na razie musiałem dać na dysk do drugiego komputera, żeby znowu serwer działał. Mamen. Ale no. To jeszcze. Tam 40 czy tam 30, no co jeszcze przeżyję. Jak zakupię płytę taką, która kosztuje, no, może powiedzieć 1500 zł, no to wtedy 1500, ona kosztuje 1837 zł. To się około 2000, na pewno coś. To jest prawie Rift okular VR, muszę powiedzieć, ale no. Jakby bardziej wolałbym przejść płytę. Ktoś powiedział, że płyta byłaby niepotrzebna, ale. Chcemy mieć to w ogóle ramy, czyli na
3000 MHz przecież na jakieś 3200, to nie będą 3200, to będą 3600, no. Tylko 64 GB by było wtedy. Jakby mógł mówić, ale zobaczymy w jakim stopniu to szybko zbieram gdzieś na płytę. Gdzie później płytę to później procesor zakup, później procka, po procku RAM, nie. RAMy pójdą później. Ale zainwestuję w chłodzenie wodne. Bo będę chciał też wtedy zmienić chłodzenie wodne na takie. Zmienimy to, co mam obudowę. To samo chłodzenie kupić, ale 360 mm. Ten, żeby jakby nawet był procesor to 12-rdzeniowy. Żeby taki powiedzmy 360 mm radiator. Ma trochę więcej tam płynu tego, co sprzedawcy tam wlewałem. Chyba do EK mogą wlewać, było to jakiegoś tajemniczego tego, no to po prostu będzie z tego. Jakby będzie z tego wszystko zrobione, będę się cieszył strasznie, bo jakby będę miał mocne, ale to mogę powiedzieć, że mocne powiedzmy chłodzenie jak ten, że trzy wentylatory. Nie, to są tak, to są 120, bo chyba nie wyszło. Większy radiator na 360, albo nie kojarzę. A tylko wiem, że dużo osób po Jezu Intela chwali. Nie. Tata to się pytał. Znowu. Ja mogę się schować. Jakby no. Coś jeszcze? Przepraszam, teraz chodzi mi komputer ciszej, bo no nie. Jakby procesor się nie tak nie rypie mocno. Ale no. Jakby procesor będzie wykorzystywany u mnie w jakimś stopniu mocnym, bo no hello. Jakby nagrywam dla was, no teraz po prostu nagrywaniem. Ja się dostałem takie. Nie wiem, czy takie wkurzenie można powiedzieć? Czy zdenerwowanie? Bo no jest sytuacja, że taka. Znała uczycielem jednym od do technologii, mogę powiedzieć po prostu wprost. Mówimy pani wychowawczyni, że nam nie zadają tego podstawowego. Bo nikt nie ma o tym w ogóle z tego przedmiotu. Zero jest prekocem. I dobra, no i tak mówi, że dodatkowe prace. To na dodatkową pracę powiedział sprawdzian. Jeżeli ktoś nie ma kamerki, czy po prostu taką jaką ja mam od Logitecha, to może pracować wiadomo gdzie, bo nie napiszesz go. Tylko teraz ci stawia dynka. No, czyli jeśli ktoś powiedzmy z rodzicami sobie zamówił, kupił komputer lub nowy, on uzbierał, teraz nie ma pieniędzy na kamerkę, no to może powiedzieć, masz ocenę jedynkę i do widzenia, bo nie masz kamerki. Takie w moich myślach i niektórych ludzi z mojej klasy, tego pana, bo rozumiem, jakby to było w klasie, no to wiadomo, będzie patrzyły, czy nie ściągamy, czy coś się stało, ale jakby to nie było ściąganie, tylko prawdziwy test byłby. To tak czy owak. Jeśli ktoś nie ma kamerki albo nie chce się pokazać, musi mieć kamerkę, bo to jest jego wymóg i koniec, kropka. I to jest w ten moment, czy jak się to nagra, no to jest bardzo daleko, to są odcinki, no ale w te odcinki, które ja nagrywam, w tym tygodniu, który będzie, to będę miał test. I to takie, kamerkę mam, spoko, nie boję się, ale jeżeli powiedzmy takie te, bo widziałem niektóre sytuacje, gdzie nie wiem, czy jakby nawet zmienił kamerkę. Powiedzmy na podstawie takiego Canona, coś w tym stylu, gdzie jest, ma podpięcie pod HDMI, pod to wszystko, gdzie to leci z tym HDMI, z tym pierdami, czy to przez HDMI trzeba podłączyć i tak dalej. Jeżeli. A w by nie, powiedzmy, taki mit, by nie wygrał
Avermedin, no to nie masz powiedzmy kamerki, bo nie wygrywa Avermedin, czyli nie wygrywa ci kamery. Jak miałem coś takiego tam i to będzie zoom, nie wiem jak to zoom wygląda, ale musiałbym zobaczyć. Jak miałbym powiedzmy Avermedia lub od Elgato, czy by wykrywał? Jakby wykrywał, no to dobra, no to się nie będę bał. A jeśli by nie wykrywało, no to powiedzcie panu szczerze, mam kamerę, ale to tam się pan prowadzi lekcję, akurat jest słaby program, bo nie wykrywa kamery. No, mogłem tak szczerze powiedzieć, jak miałbym, jak Canon miał podpiętego, nie wiem, Soniacza jakiegoś, podłączonego jako kamerę główną, no to mógł powiedzieć szczerze, że coś takiego, że tak by nie zadziałało. Aby odpalić kamerę wirtualną w OBS-ie, wtedy by zadziałało, to wtedy może i by zadziałało, jak może, bo pewnie tam jako tak można ustawić, no to ewentualnie, no to wtedy na OBS-ie odpalasz po prostu kamerę i masz na OBS-ie. To wtedy jest jakimś skutkiem, że to też zadziała, ale z kamerą wirtualną to zadziała. Zawsze. Co najsilniejsze, że wirtualna kamera, czyli jak mam OBS-a włączonego, to wtedy po prostu kamera działa. No to mógłbym powiedzieć, odpalam kamerki, to ja mogę odpalić green screena, ustawić sobie takiego jakiegoś i żeby mnie wymazało i nie mam, nie? A mam kamerę włączoną. To się naśmieszy, że wtedy by było, ale Jezu, z tym panem to coś powiedzieć, to on już jak najlepsze jest. Bo chyba nie wiem, żaden nauczyciel nie korzysta z Zooma u nas. Prawie jeden, tylko ten od technologii. To najlepsze on nie wiem czy jednej osobie się pokazało, ale nie wiem czy innym osobom. Ale jeden z naszych kolegów kłócił się, że nie ma kamery i nie będzie miał jak kupić ją. To zaczął nagrywać tą lekcję. I takie. Miałem wytrzymany mikrofon zawsze, no to tam pierdził, ale nagrywać lekcję. Ale nauczyciel zawsze miał prawa, ale zresztą wszystko. Nagrywać lekcję, żeby pokazać swoje ja. Że on zawsze ma rację, że takie to nie ma na to słów. To jest takie bezradność w tym, że nie możesz się nawet powiedzieć nauczycielowi, że nie masz kamery i nie uda ci się zakupić jej kamery. Musi mieć koniec kropka, bo nie zdajesz koniec kropka. Na pewno to jest takie. Każdy nawet chyba mówił, że będziemy się widzieć na samej klasie. Mam nadzieję, że mi wyjdzie dobrze sprawdzian, ale z jego nauczanie to jest okropność po prostu, bo nie da się go rozczytać. Czy z nauczyciel da się rozczytać tego? Nie. I w tym jest problem, że oni piszą powiedzmy w, nie wiem, ma Painta. I powiedzmy on nie bierze tekstu, żeby pisać, tylko on tym pisa myszką i później każdy go pytał, kto napisał. Po co coś w tym stylu, to takie. Takie mówimy panu, albo pana przerywa, no to mówimy mu. I on wyłącza wszystko, a później znowu włącza, znowu go przerywa. I to wszystko takie. Rerum po rerum. Przerywa pana. Mówię panu, dobra. Po chwilę mówię, o już pan nie przerywa, mówimy. A po 5 sekundach znowu zaczyna go przerywać, no to takie. Nie wiem jaki to program. Zoom to jest program, to takie. Nie wiem, na micie to nic nie było jak miałem w szkole podstawowej, no to takie. Jeszcze dało się żyć. A tutaj no to po prostu jakby może było, no to pewnie nasza ta klasa i nie wiem czy nie inne klasy, które go uczą, nie zgłosił tego, że nie zadaję prac domowych w ogóle. Nie mamy jak micie ocen nawet. To wszystkiego, to takie. Zachowuje się troszeczkę, nie powiem jak, w stosunku do nas, gdzie my się miło odzywamy, ale po prostu. A, wybuchłeś, o jest. Wielkie boom zrobiłeś, fajnie. Ale ja nie mam na co powiedzieć, bo po prostu on się zachowuje jak. Miło my się zachowujemy, a on. Nie masz kamer, to moczysz. I sobie i tak masz jedynkę, no to takie. Nie powinno w taką stronę iść. Te nauczanie
zdalny nawet, ale z tym nauczycielem, którego mamy, nie da się z nim pokazać, bo on już wszystko by nagrywał, co by mogłoby, ale no. Więc co, widzimy się na następnym odcinku. Trzymajcie się, hej hej.